w Jaworznie uroczyście otwarto ścieżki dydaktyczne, jakie wybudowano w rezerwatach Helosiowa Jama i Moczydło. Są tu stanowiska edukacyjne, tablice multimedialne, pokaźny amfiteatr, a nawet taras widokowy. Ich budowa kosztowała 1 800 000 zł, z czego aż 85% kosztów pokryło unijne dofinansowanie pozyskane przez władze gminy Piekoszów w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Obydwa rezerwaty zostały wpisane na listę Światowej Sieci Geoparków UNESCO. Te ścieżki są zbudowane na dwóch rezerwatach, na terenie dwóch rezerwatów, mianowicie rezerwat Moczydło, gdzie między XVII a XIX wiekiem była tutaj wydobywana ruda ołowiu i stanowiska edukacyjne, które są na tej ścieżce, pokazują właśnie te sztolnie, te wyrobiska, które pozostały właśnie po wydobyciu rudy ołowiu. Kolejnym rezerwatem, który znajduje się na terenie gminy Piekoszów, jest rezerwat Helesiowa Jama. Rezerwat, który warto pokazać i dlatego zostały zbudowane tam ścieżki dydaktyczne, ponieważ jest tam jedna z najdłuższych jaskiń poza Tatrami. Dlatego też również tam są stanowiska edukacyjne wraz z, myślę, dosyć ciekawą sceną widokową. I cieszę się, że właśnie te ścieżki udało nam się wybudować, dlatego że chcę, żeby gmina Piekoszów stworzyła dobry produkt turystyczny i pokazała nie tylko Polsce, ale również i światu, jakie mamy właśnie zasoby turystyczne i geologiczne na terenie naszej gminy. Trzeba przyznać, że rezerwaty Helosiowa Jama i Moczydło stały się prawdziwym rajem dla turystów. Piękne trasy, przede wszystkim piękny obiekt i piękne pejzaże wokół tych tras, czyli ładne miejsce do wypoczynku, relaksu i spędzenia czasu z rodziną, szczególnie z dziećmi. No, warto podkreślić, że gmina Piekoszów rozwija się na wielu płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest oczywiście wejście w tą turystykę. No, w mojej ocenie jest to bardzo dobre działanie, tym bardziej, że Piekoszów ma potężne zaplecze. Dwa rewelacyjne rezerwaty, jaskinię Helesiową Jamę, jaskinię Pajęczą. Także jest sporo miejsc takich, którymi naprawdę gmina Piekoszów może się pochwalić. Dzięki budowie ścieżek dydaktycznych nareszcie turyści mogą mieć dostęp do atrakcji na światową skalę. Wrażenie robi obiekt, w którym będą odbywały się prelekcje, przede wszystkim te ekologiczne i geologiczne, a także różnego rodzaju występy i pokazy. Poza tym na ścieżce dydaktycznej stanęły tablice informacyjne wraz z dokładnymi opisami obiektów przyrodniczych, flory i fauny, a nawet tablice multimedialne. Tu był cały ugór, było w ogóle zalesione, drzewa rosły, były, że tak powiem, taki gruz leżał. Naprawdę był nieciekawy teren. Teraz to wypiękniało, naprawdę mamy się czym pochwalić. Jestem bardzo zadowolony, że z inicjatywy wójta taki obiekt u nas powstał. Będą nas odwiedzać turyści. Według światowych ekspertów UNESCO rezerwaty Helosiowa Jama i Moczydło to miejsca unikatowe na skalę światową. Teraz powstały tu ścieżki dydaktyczne, a zagospodarowanie terenu robi prawdziwe wrażenie. Warto tu przyjechać i przekonać się o tym osobiście.